O Justinie można byłoby gadać godzinami. Jednak co warto podkreślić, to to, że na sam jego widok śniadanie bardzo często samo się cofa. Dobra, darujmy sobie te żarty i spróbujmy przeanalizować jego upadek. Od deski do deski. Zapraszam. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział takie stwierdzenie: milczenie jest złotem, a mowa srebrem. Lub też istnieje druga wersja tego stwierdzenia: słowo wylatuje z ust ptakiem, a wraca kamieniem. I tymi oto słowami można opisać Justina w pierwszym sezonie, bowiem szybko się on pojawił oraz szybko wyleciał na piękną wyspę zwaną Playa de los Pregranos. I taki oto cykl był Justina w pierwszym sezonie. Oczywiście wszystko do czasu. W drugim sezonie można by powiedzieć, że Justin przed pewien renesans. I co warto podkreślić, sprawiał on wrażenie dość inteligentnego taktyka, który nie pozwoli sobie w kaszę dmuchać, jeśli ktoś zacznie knuć za jego plecami. I wszystko szło sobie pięknie i ładnie. Justin wykorzystywał swój seksapil, by manipulować dziewczynami. Ale przygoda Justinka w pewnym momencie się przerwała. Mianowicie pamiętny odcinek 11 dobitnie ukazał bolesny upadek Justina, kiedy wygląd przestał jakkolwiek działać na płeć piękną. A mało tego, ten jego mość, jak tylko pojawia się delikatna rana, zaczął panikować do takiego stopnia, że nazwał siebie bestią czy innym straszydłem. Jeśli mi nie wierzycie, to łapcie w tym momencie klip, który wam to dobitnie zobrazuje. Chyba mam tu zadrapanie! Moja twarz nie zniesie takiego maltretowania! Mam tego dość! Musisz mi dać przepustkę, panie admirał Lindsay! Easy? Jesteś jakby dziewczyną, tak? Pomożesz? Wiesz, owinąłem sobie Beth i Lindsay wokół palca, ale teraz one się znarowiły. O co chodzi? Mam być szczera? Zupełnie tego nie kumam. Żadne z ciebie ciacho! Nie obchodzi mnie, co myślisz. Ja? Żadne ciacho? I kto to mówi, ludzie? Musicie mi być posłuszni, plebejusze! No to zostałem bestią. A kiedyś byłem piękny. Książę zamienił się w żabę. Courtney zrobiła to celowo? Nie, ona nie jest zła, tylko zadziorna. Lubię takie. Bardzo mi się... Więc nazwanie Justina plastusiem z wybujałym ego myślę, że jest jak najbardziej na miejscu. Ciągle tylko nawijanie makaronu na uszy, jaki to on piękny nie jest, jest po prostu męczące. Nie dziwota, że dziewczyny straciły tym czubkiem zainteresowanie, skoro i tak szurał on już dawno po dnie. Jednakże to nie koniec, bo szczyt debilizmu tego idioty pokazuje ta scena. Niezbyt lotne umysły myślą podobnie. Jestem człowiek drewno! A moja supermoc to... Heblowanie? Nie kumam. O, umiem dryfować i rozpalić ognisko, jeśli mam zapałki. Ale nie mogę podchodzić do płomieni. Ouch. Hała! Moi drodzy, ja po prostu wysiadam. Ja nie mam już słów na tego czubka. Koniec, naprawdę. Nie, ja już nie mam słów. No i później dostał jeszcze bęcki od Courtney i wyleciał elegancko z programu, szczerząc się jak głupi do sera. Szkoda, że Justin nie wpadł na genialny pomysł odniesienia się w jakimś podsumowaniu czy coś. Może dowiedzielibyśmy się, jak on się czuje, że $1 000 000 został mu sprzątnięty sprzed nosa. Ale jeśli ktoś z was myślał, że to koniec, to jesteście w ogromnym błędzie. Gdyż później Justin, Cody, Trent oraz Harold założyli zespół Porażkowi Bracia. Nazwa dość adekwatna, biorąc pod uwagę, że jak szybko się zaczął, tak szybko skończył. I nawet Justin miał olewczy stosunek do chłopaków. A zresztą, co ja wam będę mówił? Sami sobie zobaczcie. Stary, wierzę, że szanuję twój styl, ale musimy dać naszym fanom to, czego chcą. Mówisz o tych fanach, co błagają, żebym wydał solową płytę? Widzisz? W jego towarzystwie nie da się gadać o beatboxie. Co o tym myślisz, Justin? Ha? Sorry, chłopaki, właśnie z kimś zrywałem. Więc po przedstawieniu całej sylwetki Justina rodzi się następujące pytanie. Czy według was Justin byłby w stanie podnieść się po tak mocnym upadku wizerunkowym? W mojej opinii jedyne, co byłoby w stanie tę postać odratować przy potencjalnym nowym sezonie, zaznaczam i podkreślam raz jeszcze potencjalnym, bo jedyne, co w tym materiale robię, to tylko teoryzuję lub zakładam czysto hipotetyczny scenariusz, to tylko napisanie tej postaci na nowo byłoby w stanie odratować jakoś wizerunek tego upadłego pięknisia. Z drugiej strony, czy jest to jakkolwiek potrzebne?
No bo teoretycznie Justin to taka wersja beta lub alfa Alejandro. No nie wiem. Dajcie znać koniecznie w sekcji komentarzy, co wy sądzicie na temat tego jegomościa. Komentarze były i zawsze będą wasze.